Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w ten wspaniały wieczór zimowy. Witam Państwa na wystawie Miniaturowe opowieści. Jest to już 7. edycja wystawy Mini Textile Art. Oczywiście witam Państwa w imieniu swoim i całego zarządu. Mam ten zaszczyt być współkuratorką tej wystawy, natomiast największą kuratorką, tutaj wielką kuratorką jest Bożena Kuziobilska. W naszej wystawie bierze udział 30 artystów. Tak, 29 artystek i jeden artysta. Brawo dla artystów. Tak. Za chwilę przeczytamy nazwiska. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, zanim oddam głos wielkiej kuratorce, że na naszą wystawę, to znaczy naszą ulotkę o wystawie, swoim komentarzem opatrzyła bardzo znana osoba, Katarzyna Jasiołek. Pisarka książek o designie. Całkiem niedawno wyszła nowa książka. Chciałabym jeszcze bardzo, bardzo serdecznie powitać wszystkich Was. Natomiast bardzo, bardzo serdecznie witam wspaniałą kuratorkę, historyka sztuki i wielką znawczynię sztuki włókna, panią Małgorzatę Wróblewską-Markiewicz. Zapraszamy do nas. Pani Małgorzato, to dla nas wielki zaszczyt, że przyjechała Pani z odległej Łodzi w taką okropną pogodę, ale było chyba warto. Bardzo się cieszymy. Ja może jeszcze, zanim oddam głos Bożenie, przeczytam nazwiska artystów, którzy biorą udział w tej wystawie. Jeżeli artyści mieliby ochotę tutaj do nas dołączyć, to zapraszam. Joanna Aleksandrowicz. Krystyna Arska-Perepłyś, Barbara Basiewicz, Barbara Bielecka-Woźniczko, nie ma, Alina Bloch, widziałam, że jest, zapraszamy, prosimy Alinko, Maria Teresa Chojnacka, Sasza Giras, Sasza, zapraszamy tutaj, no, Aleksandr, Joanno, prosimy. Prosimy. Chodźcie dziewczyny tutaj do nas, żeby wszyscy zobaczyli te genialne artystki. Małgorzata Jabłońska, Krystyna Jadkiewicz, Bożena Kuziobilska, oto ona. Bożena Leszczyńska, nieobecna dzisiaj. Monika Lewicka, zapraszamy. Katarzyna Lislachowicz, Joanna Lądzając, to ja. Dziękuję. Piotr Łazowski. Piotrze, chodź tutaj do nas. Brawo, brawo, brawo. Ewa Łukiewska, Jolanta Mikuła, Ewa Misiak, Ewa Osińska-Rozpędek. Joanna Obicka, Teresa Rucińska, Jolanta Rucka-Habisiak, Katarzyna Rumińska, Katarzyna Szymańska, Ula Święcicka, Joanna Tumiłowicz, Izabela Walczak, Hanna Wojtała-Markowska, wiemy, że jedzie, ale chyba jeszcze nie dojechała. Krystyna Wojtyna-Drue i Anna Zaniewicka-Goliszewska. Zapraszamy. Chciałam Państwu przedstawić artystki oczywiście, natomiast artystki zdecydowały się wziąć udział w tej wystawie, opowiadając swoje historie.
I ważne było tutaj zarówno przedstawić sprawy, swoje opowieści w formie plastycznej, jak i napisać o inspiracjach, napisać o swoich odczuciach związanych z pracami, które się tworzyło. Dlaczego prosiłam tutaj, żeby pani Katarzyna Jasiołek stanęła z nami? Ponieważ ona jakby rozpoczęła ten korowód konceptów, ale z drugiej strony rozpoczęła całe opowiadanie historii tutaj, które są na tej wystawie. Więc jest jakby takim początkiem tych wszystkich historii tutaj. Myślę, że jeżeli przeczytają państwo to mini opowiadanie Kasi, to zrozumiecie, że warto zagłębić się w słowa, które artyści później też przekazują, bo może nie każdy z artystów jest w stanie napisać tak piękny tekst, ale próbuje na przykład przekazać swoje odczucia poprzez pracę, którą stworzy. Więc myślę, że ta wystawa jest zarówno częścią taką plastyczną, jak i trochę literacką, bo gdzieś tutaj przeplatają się te wątki, tak jak przeplatają się wątki twórców, którzy razem ze sobą współpracują, bo to też jest ważne, bo zauważmy, że jeden z artystów wpływa też na kolejnego i myślę, że w przeciągu tych paru wystaw, które już były do tej pory, bo jest to rzeczywiście 7. wystawa Mini Tekstil, za każdym razem prace są coraz piękniejsze, artyści coraz wspanialej realizują te swoje zamierzenia i myślę, że dla państwa chyba też będzie większą przyjemnością przychodzić za każdym razem i odkrywać coś nowego i właściwie po to tutaj jesteśmy, żeby dostarczyć państwu przyjemności oglądania. Myślę, że tyle. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim artystkom, które się zgodziły wziąć udział i artyście, bo to nie jest tak, że rzeczywiście, że prosimy i są prace, tylko te prace powstawały specjalnie na tą wystawę, więc to też jest wyjątkowe. Nie są to prace gdzieś wyciągnięte, tylko robione właśnie pod te opowieści. Więc to jest, myślę, wielki sukces wszystkich artystów, którzy zgodzili się wziąć udział. Także zapraszam do oglądania, zachwycania się tym wszystkim i podziwiania, jak piękna jest tkanina nasza współczesna, jak dużo jest tutaj technik różnorodnych, dużo pomysłów, rzeczy, które są bardzo świeże, bardzo nowatorskie i tradycja, która wymieszana jest z tym wszystkim i cały czas ta tkanina też tworzy nową opowieść, nową jakość w nowych czasach. Dziękuję państwu bardzo. Mam tutaj, Bożeno, dla ciebie jeszcze dyplom za organizację tej wspaniałej wystawy, za twoje serce, za twoją pracę i za całokształt i za to, że jesteś z nami i za twoją miłość do tkaniny. Dziękuję bardzo. Może jednak przeczytam na zachętę po prostu, bo to wszystko, co chciałam powiedzieć o miniaturze, którą obserwuję od tak dawna tutaj w warszawskiej sekcji tkaniny i nie tylko. Zawarłam we wstępie, który jakoś właśnie otwiera te głosy, korowód głosów innych artystów, więc żeby zachęcić do przeczytania tekstu, zdradzę jego pierwszy akapit. Kiedyś pewien ceramik, który przyjechał do Polski z Indii na plener ceramiczny, powiedział mi, że na studiach wszyscy chcieli robić duże obiekty, bo tylko to, co duże, zwraca uwagę, budzi podziw na wystawach, tylko dużym można upomnieć się o sławę, a co za tym idzie o nieśmiertelność. Tymczasem ten sam artysta robił wtedy w Polsce coś zupełnie kameralnego, bo jak szczerze ujęła sprawę inna artystka, praca musi się zmieścić do walizki, a najlepiej do bagażu podręcznego. Obiekty spełniające to kryterium można z łatwością wysyłać czy wozić na wystawy. Nie trzeba odmawiać organizatorom i marszandom z powodu zbyt dużego rozmiaru, kosztów przedsięwzięcia, własnych obaw o to, jak dzieło zniesie trudy podróży. Sama zresztą wierna tej zasadzie przywiozła swoje piękne naczynia z Izraela właśnie w bagażu. To jest początek, a resztę zapraszamy do lektury. Teksty są oczywiście tutaj w tym folderku na ścianie, też tam w narożniku też wisi ten tekst, także zachęcam do przeczytania całości, bo jest przecudowna, tak jak wszystkie te prace, które są na tej wystawie. Do mikrofonu.
bardzo. Ogromnie się cieszę, że pani Katarzyna Jasiołek poruszyła bardzo ważny problem. Prosimy o uwagę. A mianowicie możliwości mobilnej, jaką daje miniatura. I przypomina mi się opinia węgierskiej autoartystki, pani Zsuzsy Senesz, notabene także uczestniczki łódzkiego międzynarodowego triennale tkaniny, która dla rodzącej się miniatury zaproponowała termin mail art. Oczywiście mail art wówczas istniał, ale uważała, że ta niewielka forma będzie znakomita w wymianie artystycznej w postaci mail artu, którą to sztuką zajmowali się artyści z dużym sukcesem w latach już 60. Oczywiście historia miniatury, tej, którą się pokazuje na wielkich wystawach, jest nieco krótsza, bo takim pierwszym wielkim pokazem to było spotkanie, które odbyło się w Londynie w 1974 roku. I do dzisiaj miniatura cieszy się naprawdę olbrzymią popularnością. Działa Sombateli. I to jest najstarsza obecnie prezentacja miniatury w Europie i na świecie. Działa Angers, a na gruncie polskim nieprzerwanie działa Mini Baltic Triennale. Pani Katarzyna Jasiołek również zwróciła uwagę na rzeczy duże i rzeczy małe. Otóż w tej chwili mamy olbrzymią wystawę Magdaleny Abakanowicz na Zamku Królewskim w Warszawie. I generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do olbrzymich formatów prezentowanych przez tę artystkę. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na takie drobiazgi, które też Abakanowicz popełniała. A jeden z takich drobiazgów, niewielka ręka, ułożona, wytkana, uformowana raczej z nici, była w ubiegłym roku pokazywana na wystawie Niech szyją, zorganizowanej przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a pokazywanej jako nieformalną, co prawda, na nieformalnej, co prawda, ale wystawie towarzyszącej weneckiemu biennale, zresztą w bardzo pięknym miejscu. Czyli i duży format, i mały format jest ważny. I należy zawsze pamiętać o tym, że nie tylko duże, ale i małe jest piękne. Dziękuję. Tym optymistycznym akcentem uważamy wystawę za otwartą.